Liderzy europejskiej prawicy przyjechali do Warszawy spotkanie Morawiecki Orban w Warszawie. Omawiano kwestie bezpieczeństwa. Kwestie bezpieczeństwa w regionie zdominowały spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem węgierskiego gabinetu Wiktorem Orbanem, do którego doszło w Warszawie. Z polskim premierem spotkała się także liderka francuskiego frontu narodowego Marine Le Pen. Kwestie bezpieczeństwa w regionie w kontekście aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unia Europejska, a także na wschodzie Ukrainy, były tematami piątkowego spotkania w Warszawie premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Węgier Wiktorem Orbanem. O spotkaniu Morawieckiego i Orbana w Warszawie poinformowała na Twitterze kancelaria premiera. Podczas rozmowy omówiono m.in. Kwestie bezpieczeństwa w regionie w kontekście aktualnej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej, a także na wschodzie Ukrainy, przekazała w piątek wieczorem KPRM. W Warszawie przebywa także szefowa francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen. Francuska polityki szefy węgierskiego rządu mają wziąć udział w zjeździe europejskiej prawicy, który ma się odbyć w Warszawie w sobotę. Jestem zaszczycona powitaniem polskich władz podczas mojej wizyty w Warszawie. Dziękuję premierowi Polski Mateuszowi Morawieckiemu, z którym spotkam się dziś wieczorem, napisała Marine Le Pen na Twitterze. Szczyt europejskiej prawicy w Warszawie Warsaw Samets, spotkanie liderów europejskich partii konserwatywnych i prawicowych z udziałem szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego odbędzie się w sobotę. Podczas sesji roboczych będą oni dyskutowali m.in. o przyszłości Unii Europejskiej i ewentualnych reformach instytucjonalnych wspólnoty. Według wcześniejszych zapowiedzi organizatorów spotkania europosła PiS Tomasza Poręby i sekretarza do spraw międzynarodowych PiS Radosława Fogla na zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego do Warszawy mają przybyć szefowie kilkunastu konserwatywnych partii europejskich. Chodzi między innymi o przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala czy przewodniczącego Fideszu Wiktora Orbana, który jest już w Warszawie. W stolicy przebywa już także Marine Le Pen, liderka konserwatywnego francuskiego frontu narodowego. Według polityków PIS będzie to kolejny krok ku budowaniu szerszej platformy porozumienia europejskich partii prawicowych i konserwatywnych. Wszyscy uczestnicy spotkania już teraz mają nadzieję, że zaowocuje ono czymś większym w przyszłości, być może w przyszłej kadencji Parlamentu Europejskiego. Wstępny program zakładał, że spotkanie rozpocznie się po godzina 10 od wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego później w formule zamkniętej odbędą się dwie sesje robocze, podczas których szefowie europejskich partii i towarzyszące im delegacje będą dyskutować o przyszłości Europy, Unii Europejskiej, o ewentualnych reformach instytucjonalnych wspólnoty, a także o możliwości przyszłej współpracy, dowiedziała się PAP. Spotkanie ma zakończyć się przyjęciem wspólnej deklaracji szefów ugrupowań biorących udział w spotkaniu. Konsolidacja konserwatystów we wspólnocie na początku lipca członkowie prawicowych, konserwatywnych ugrupowań, których przedstawiciele zasiadają w Parlamencie Europejskim, podpisali wspólną deklarację ideową. Deklaracja została podpisana między innymi przez prezesa PiS Rosława Kaczyńskiego, przewodniczącą braci Włochów Giorgiem Meloni, przewodniczącego hiszpańskiego Vox Santiago Abascala, przewodniczącego Fideszu Wiktora Orbana, przewodniczącego Ligi Matteo Salvini'ego oraz przedstawicieli kilkunastu innych partii centroprawicowych. W deklaracji jej sygnatariusze podkreślili, że celem podjętej przez nich współpracy jest głęboka reforma Unia Europejska poprzez powrót do idei, które legły u jej podstaw z suwerenną rolą narodów europejskich. Ponadto w deklaracji zwrócono uwagę na spadek zaufania obywateli państw członkowskich do jej instytucji, co według sygnatariuszy jest konsekwencją reinterpretacji treści traktatów.